Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich bardzo serdecznie w naszym kościele świętego Michała Archanioła tu w Bridgeport dla tych, którzy dojechali mimo trudnych warunków pogodowych i również wszystkich, którzy odprawiają tę mszę świętą i modlą się z nami przez internet. Dziś czwarta niedziela zwykła, intencja mszy świętej. Modlimy się ze świętej pamięci Halinę i Czesława Brzozowskich, intencja od siostry. Ogłoszenia na najbliższy tydzień. 2 lutego obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego, które w Kościele jest również dniem, świętem życia konsekrowanego. Święty Jan Paweł II wprowadził to święto, życie konsekrowane, innymi słowy to życie zakonne. A więc jest to dzień, w którym dziękujemy Panu Bogu za dar życia zakonnego, zakonnic, zakonników w sposób szczególny z całym Kościołem. Jesteśmy do tego zaproszeni, jak wiemy, od prawie samego początku historii naszej parafii. Właśnie tu w Bridgeport posługują ojcowie franciszkanie, a więc jest to miejsce życia zakonnego. Przez wiele lat posługiwały również siostry. Zaprosiliśmy w tym dniu drogie siostry zakonne z diecezji Bridgeport do wspólnej modlitwy. Zatem pragnę bardzo serdecznie zaprosić do modlitwy w środę wieczorem. Nie będzie szkoły Maryi, ale odprawimy mszę świętą z chorałem gregoriańskim w języku łacińskim, a czytania, kazanie, czyli liturgia słowa będzie w języku angielskim. Także proszę, żebyśmy byli świadomi, że w tym dniu wieczorna msza święta będzie odprawiana w języku łacińskim i angielskim ze względu na gości, którzy nie znają języka polskiego. Bardzo zapraszam do wspólnej modlitwy. Będzie to Candlemass, czyli msza święta przy świecach Matki Bożej Gromnicznej, a więc jest to dzień szczególnej symboliki światła. Więc najbliższa środa, godzina 7 wieczór, msza święta w języku łacińskim z liturgią słowa po angielsku. Szkoły Maryi nie będzie adoracji ani apelu jasnogórskiego, a więc w tym dniu gromadzimy się tylko na mszy świętej. Bardzo serdecznie zapraszam, całość będzie również transmitowana. W najbliższą niedzielę o 11:30 będziemy przeżywali tu szczególną mszę świętą z naszymi drogimi sybirakami i zaproszonymi gośćmi. Będzie to kolejna rocznica wywózki naszych rodaków na Sybir. Msza święta bardzo uroczysta. Wielu gości zostało do nas zaproszonych. Miejmy nadzieję, że pogoda pozwoli, dojadą. Zapowiedzieli się panowie konsulowie z Nowego Jorku, a więc konsul generalny, zastępca konsula. Zapowiedzieli się attaché wojskowi, przedstawiciele weteranów, szkół polskich harcerstwa, a więc wielu wspaniałych gości przybędzie do nas do Bridgeport na uroczystą mszę świętą o godzinie 11:30, która również będzie oczywiście transmitowana, szczególnie w tym dniu ze względu na drogich sybiraków, sybiraczki rozsianych po całych Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Będą się modlić wspólnie z nami. Po mszy świętej tu w kościele będzie miała miejsce akademia przygotowana przez polonijne szkoły tu w Connecticut, a więc również będzie to w transmisji, a po akademii skromny poczęstunek w sali parafialnej. No tu już oczywiście transmisji nie będzie. Także zapraszam w następnym tygodniu na mszę świętą z sybirakami. Bądźmy wspólnie, módlmy się. Rozpoczęliśmy również razem z naszą grupą Chleb Świętego Antoniego. To jest nowa grupa, która właściwie już nie jest taka nowa, bo od wielu miesięcy, a nawet kilku lat już działa. Grupa Chleb Świętego Antoniego, a więc wszyscy, którzy posługują w naszej parafii wobec potrzebujących i biednych. No to my wszyscy, kochani, należymy, bo wielu z nas pomaga przy kanapkach, przy posiłkach, również przy zbiórce. Jak wiemy, Święty Antoni tutaj zbiera fundusze, wspieramy potrzebujących i biednych. Teraz nasza grupa Świętego Antoniego zaprasza do zbiórki kurtek oraz suchego prowiantu dla potrzebujących. Tu przy wyjściu pojawi się duży kosz. Możemy składać kurtki nowe albo lekko używane. Bardzo serdecznie zapraszam, żeby przynieść, jak mamy coś na zbyciu, ciepłą odzież, szczególnie kurtki. Widzicie, jaka jest pogoda. Mamy wielu ludzi, którzy potrzebują. Współpracujemy z kilkoma punktami pomocy. Także jeżeli mamy jakieś ciepłe kurtki, bardzo zapraszam. Chcemy się podzielić. Przynieście, złóżcie
się tutaj do kosza z darami dla biednych. Również suchy prowiant, a więc wszystko jest na plakatach. Zapraszam, abyśmy wsparli. To jest dar naszego serca. Wszystko zostanie przekazane dla biednych, potrzebujących, bezdomnych. A więc nasza wielka pomoc. I kochani, ostatnie ogłoszenie, pojawił się już plan na najbliższe 8 miesięcy na strojenie ołtarza w kwiaty. To już jest ostatni tydzień z pięknymi kwiatami świątecznymi. Za tydzień pierwszy dyżur ma polska szkoła, następnie nauczyciele religii i wolontariusze i tak dalej. A więc wszystkie grupy proszę o zapoznanie się. Tabelka już jest, kiedy kto odpowiada za wystrój kościoła i za sprzątanie ołtarza. W tym miejscu chciałbym, kochani, może ci, co nas tutaj oglądają i z nami się modlą, a nie należą do parafii, nie wiedzą. W naszej parafii, kochani, jest taki zwyczaj, że ołtarze, troska o ołtarze została powierzona grupom parafialnym. Co tydzień inna grupa opiekuje się tutaj świętą przestrzenią, ubiera ołtarz w kwiaty, sprząta, więc wspaniała inicjatywa, nasza wspólna odpowiedzialność za piękno Kościoła. Wszystkie grupy proszę o zapoznanie się z tabelą, kiedy kto posługuje wobec ołtarzy pięknych naszych i ruszamy do pracy od następnego tygodnia, tak, 5 lutego, pierwszy dyżur. A teraz chwili cichej modlitwy. Polećmy Panu Bogu nasze prośby, nasze podziękowania. Przygotujmy się do udziału w Najświętszej Ofierze. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibat altare Dei, Deum qui letificat Ioventut enea, adiutorium nostrum in nomine Domini, Deum et Veram, procedamus in pace, in nomine Christiani. Na rozpoczęcie zaśpiewajmy Być bliżej Ciebie chcę, ze strony 146. Yeah.
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, byśmy z czystym sercem mogli złożyć tę najświętszą ofiarę. Panie Synu Boży, który rodząc się z Maryi Dziewicy stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Chryste Synu Człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Panie Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Gloria in excelsis Deo. A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy. Panie nasz Boże, spraw, abyśmy chwalili Ciebie z całej duszy i szczerze miłowali wszystkich ludzi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Za panowania Jozjasza,
Pan skierował do mnie następujące słowo. Zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Cię. Poświęciłem Cię, nim przyszedłeś na świat. Ustanowiłem Cię prorokiem dla narodów. Ty zaś przepasz swoje biodra, wstań i mów wszystko, co Ci rozkażę. Nie lękaj się ich, bym Cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. A oto ja czynię Cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną ze stali i murem spiżowym przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. Będą walczyć przeciw Tobie, ale nie zdołają Cię zwyciężyć, gdyż ja jestem z Tobą, mówi Pan, by Cię ochraniać. Oto Słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przynosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pycho, nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno. Wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Wtedy zaś poznam tak, jaki zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W Nazarecie, w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus powiedział: dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: czyż nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: z pewnością powiecie mi to przysłowie: lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał: zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman.
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem, porwali się z miejsca, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto słowo Pańskie. Kiedy sięgamy do mediów, aby zasięgnąć aktualnych informacji, tam aż kipi od wiadomości negatywnych. Od wiadomości, które no nierzadko mogą nas napełnić strachem. Otóż konflikt na granicy rosyjsko-ukraińskiej, strzelanina w Nowym Jorku, kolejne zabójstwa, zamachy, terror. Jeszcze pogoda taka, że wielu ludzi naprawdę przestraszyło się tego, co zapowiedziano. Wodociągi w Bridgeport zadzwoniły do nas, aby napełnić wodą wiadra, bo nie wiadomo, co będzie. To są mniejsze czy większe wydarzenia, których no nie powinniśmy lekceważyć, ale pytanie, co z nimi robimy? Do tego dochodzą nasze osobiste troski, które każdy z nas ma. Troska o chorego małżonka, troska o dzieci, o ich przyszłość, troska o kończące się ubezpieczenie, papiery, obywatelstwa, różne problemy, które nam po prostu czasami po ludzku nie wychodzą. Troska o naszą przyszłość, troska o najbliższych, o własne zdrowie. Jest tyle rzeczy, zobaczcie, które napełniają nasze serca niepewnością, a często nawet strachem. Nie ma w tym niczego dziwnego, bo jako ludzie mamy prawo bać się. Jako ludzie mamy prawo czuć się niepewnie. Pytanie tylko, co z tą niepewnością, co z tym strachem, z tym słynnym amerykańskim anxiety potrafimy zrobić? Czy tłumimy to w sobie, w naszych sercach? Siedzimy, międlimy, rozważamy, zastanawiamy się? Czy może dzielimy się z tym z kimś bliskim, zaufanym? A może, moi drodzy, i tu dochodzimy do tego, do czego zaprasza nas dzisiaj Słowo Boże. A może dzielimy się z tym z naszym Bogiem? Posłuchajcie jeszcze raz słów, które są niezwykle mocne. One są zapisane w księdze proroka Jeremiasza. One ukazują, bo to jest pierwszy rozdział tej księgi, początek jego pracy, życia jako prorok, a więc stoją u podstaw jego powołania. Nagle w życiu tego człowieka pojawił się Bóg, który kompletnie wywrócił jego życie do góry nogami i posłał, aby głosił Słowo Boże, nie zawsze łatwe w odbiorze i nie zawsze prosta misja to, ale Bóg mówi do niego, zanim ukształtowałem Cię w łonie Twej matki. Znałem Cię. Poświęciłem Cię, zanim przyszedłeś na świat. Ustanowiłem Cię prorokiem. To nie są tylko słowa dla proroka Jeremiasza. Więcej, kochani, to nie są tylko słowa dla proroków, dla wybranych, dla jakiejś garstki ludu Bożego, dla tych superheroes. To są słowa dla każdego z nas, dla Ciebie i dla mnie, właśnie wobec tych wszystkich rzeczy, które podaje nam świat, które podaje nam nasze życie. Zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, w psalmie jest jeszcze inaczej, zanim utkałem Cię. Wyobraźcie sobie Boga, który tka, tkać, czyli czynić coś nowego, czynić tkaninę, włożyć w to własne ręce, własny pot, własną pracę, własny czas. Jest to niezwykle obrazowe, takie ludzkie przedstawienie Pana Boga. A chociażby przesuńmy się do Księgi Rodzaju, początek, jak Bóg lepi człowieka z gliny, brudzi się. To nie jest Pan Bóg, który gdzieś tam jest na jakiejś planecie i kompletnie go nie interesuje Twoje życie.
To jest Bóg, który babrze się w glinie, brudzi się, żeby ciebie stworzyć. Tka, tworzy. A dziś mówi, zanim utkałem cię, zanim stworzyłem cię, już cię znałem. W psalmach mamy takie piękne zdanie, gdzie ucieknę przed tobą, Panie, przed twym głosem, choćbym schował się w otchłani, ty już tam będziesz. Co to oznacza, moi drodzy? To oznacza, że Bóg jest blisko ciebie. Bliżej niż ci się w ogóle może wydawać. Bliżej niż ktokolwiek inny w twoim życiu. Bliżej niż ty sam wobec siebie. W twoim życiu obecny jest Pan Bóg, któremu twoje życie, twój los nie jest obojętny. W innym miejscu w Piśmie Świętym Bóg mówi: zapisałem cię w moich dłoniach, w moim sercu jesteś zapisany. Kochani, to jest niesamowita prawda o naszym życiu. Albowiem wiele razy wydaje nam się, że zostajemy w tym wszystkim sami. Że nikt się nami nie interesuje, nawet ci bliscy. Że kompletnie ludzie i świat nas zapomnieli. I przerzucamy to myślenie na Pana Boga, że i On jest daleko, właśnie tam gdzieś na jakiejś planecie. No może nas uczynił, zrobił, ale kompletnie się nami nie interesuje. Jest to błąd. Jest to wielki błąd, który popełniamy bardzo często w naszej modlitwie, w naszym życiu duchowym, rodzinnym, w naszym życiu wiary. Albowiem Bóg chce tobie przypomnieć, że zanim się urodziłeś, On już znał ciebie. Po imieniu wzywa nas Pan. Bóg nie stworzył żadnych no names, ale stworzył każdego z nas i dał nam imię dziecka umiłowanego, ukochanego, za którego Jego ukochany Syn przelewa swoją krew, oddaje swoje życie. Moi drodzy, cóż więcej nam potrzeba? Jakich więcej dowodów Bożej miłości nam potrzeba? Jeśli pytasz się o to, czy Bóg cię kocha, spójrz na krzyż. Tam zapisane jak na kartce papieru, jaką cenę za ciebie zapłacił twój Bóg, ofiarując życie jedynego Syna swego. Dlatego święty Paweł apostoł pisze do wspólnoty w Koryncie: miłość nigdy nie ustaje, nigdy. Proroctwa się skończą, dary się skończą, świat przeminie. Miłość nie ustaje. Miłość, która jakokolwiek ją nie nazwiemy, jest odbiciem tej Bożej miłości do nas albo nie ma jej w ogóle. I dlatego, moi drodzy, dzisiejsza synagoga i Jezus w tej synagodze ukazuje nam prawdę o naszym życiu. Z jednej strony, wow, jubel, wszyscy się cieszą. Jezus przemawia. Za chwilę słowa niewygodne wyrzucają go z synagogi, z miasta. Chcą jeszcze zrobić mu krzywdę. To do ciebie Bóg ukazuje, dla ciebie, tę decyzję życiową. Czy chcesz Jezusa i Jego słowo życia, przyjaźni Bożej, błogosławieństwa przyjąć i z Nim żyć? Czy chcesz zachować się tak, jak ci w synagodze? Ładnie mówi, ale to przecież syn Józefa. A jak zaczął mówić nie po ich myśli, to wzięli go, wyrzucili. To do mnie należy decyzja. Z Jezusem, zaproszonym do mojego życia, jako Pan i Zbawiciel? Czy bez Jezusa, na moją własną rękę? I tu, moi drodzy, powróćmy już na koniec do tego, skąd żeśmy wyszli. Tak, wiadomości będą nam nadawać o wypadkach, o terrorze, o zamachach, o wojnach. Jesteśmy wezwani do tego. Papież wezwał nas do modlitwy o pokój w Europie. Wiemy dobrze, że to wszystko powiązane dotyka również naszej ojczyzny. Martwimy się. Jesteśmy wezwani do modlitwy. Ale, kochani, jak obejdziemy się z naszymi życiowymi troskami i problemami, zależy właśnie od tego jednego wyboru. Czy z Jezusem, czy na własną rękę. Na własną rękę oznacza prędzej czy później
że zostanę z tymi wszystkimi warczącymi problemami, troskami sam. Z Jezusem oznacza to, że mam kogoś, kto mnie zna. I zakończmy nasze rozważanie dziś i zostawiam was, moi drodzy, właśnie z tymi słowami z Jeremiasza. Będą walczyć przeciw tobie, ale nie zdołają cię zwyciężyć, gdyż ja jestem z tobą, mówi Pan, aby cię ochraniać. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. To dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, osiem człowiek. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, mówił przez proroka. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Powołani przez Boga do prawdziwej wiary, pragnąc spełnić Jego wolę, módlmy się z ufnością. Módlmy się za papieża Franciszka, aby z mocą i bez lęku głosił narodom prawdę Bożą. Ciebie prosimy. Módlmy się za młodzież, a w szczególności w naszej parafii, by znalazła swoje powołanie życiowe zgodne z wolą miłującego nas Ojca. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, których miłość bliźniego wystawiona jest na próbę, aby łaska Boża obdarzyła ich wytrwałością. Ciebie prosimy. Módlmy się za grzeszników, aby Chrystus uwolnił ich spod władzy złego ducha. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych Halinę i Czesława Brzozowski oraz także za wszystkich wiernych zmarłych, aby dostąpili miłosierdzia Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy przez miłość coraz bardziej wypełniali nasze osobiste powołania. Ciebie prosimy. Boże wszystkich ludów, obdarz nas jasnym zrozumieniem naszych zadań życiowych, abyśmy wiernie je spełniali, służyli w miłości Tobie i bliźnim przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wspaniały dawco miłości ze strony 172.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij łaskawie dary, które na znak naszego oddania składamy na Twoim ołtarzu i przemień je w sakrament naszego zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. W swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam swojego jako odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. To wielka tajemnica wiary.
wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, świętym Michałem, Archaniołem, świętym Ojcem naszym Franciszkiem, świętym Antonim i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Franka, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj modlitwy, łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Uczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Zaśpiewamy pieśń Warto żyć dla miłości, strona 172. Warto żyć dla miłości ze strony 172.
Modlmy się. Posileni sakramentem naszego odkupienia, prosimy Cię, Boże, aby pokarm, który daje życie wieczne, umocnił nas w prawdziwej wierze przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale, które na zgubę dusz krążą po świecie. Amen. Moi kochani, w naszej rodzinie parafialnej mamy pewien jubileusz, urodziny ojca Stefana. Obchodziliśmy w tym tygodniu, zatem pozwólcie, że w tym miejscu w imieniu naszej rady parafialnej i całej naszej parafii złożymy ojcu Stefanowi najserdeczniejsze życzenia. Został on tam zatrzymany w zakrystii. Brawo. Życzymy ojcu Stefanowi z całego serca zdrowia, Bożego błogosławieństwa i wszelkich darów przez ręce Matki Bożej. Dziękując Tobie, ojcze Stefanie, z całego serca za to, że z nami jesteś, jako nasza podpora i ten kanał Bożej miłości i błogosławieństwa, przez które spływają na nas wszelkie łaski. Zobaczcie, ile łask przez ręce i słowo ojca Stefana. Z całego serca dziękujemy ojcu za to, życząc wszystkiego, co najlepsze. Niech Matka Boża ma Ciebie w swojej opiece. Tak, to już jest, że ten styczeń to jest taki obfity w te urodziny. I tutaj rzeczywiście już było wielu, którzy mieli te urodziny w tym miesiącu. No i mnie też tak, to już naleciało sporo. I to nie wiadomo, z której strony brać te lata, czy 97, czy 79, bo to tak już jest. I z tej strony jest niedobrze, i z tej też. Ale dziękuję Panu Bogu, że możemy wspólnie
modlić się, że wspólnie możemy tutaj u świętego Michała Archanioła przeżywać swój czas i oczywiście modlitwą, którą wspieracie mnie, jest dla mnie bardzo ważna i za to bardzo dziękuję. Niech Bóg błogosławi wszystkim, a dalej co będzie, to tylko Bóg wie. Szczęść Boże wszystkim. Szczęść Boże. Benedicamus Domino, Deo gratias.